Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja w środę 4 stycznia. W Opolu działa wiele różnych organizacji pozarządowych, które poprzez swoją działalność polepszają byt w naszym mieście. Ale to nie tylko organizacje, bo to także osoby fizyczne. Ludzie, którzy z dobrego serca chcą, żeby w naszym mieście żyło się jak najlepiej. I to właśnie do nich kierowany jest konkurs. To już jest 7 edycja. Konkurs imienia Jana Całki, którego organizatorem jest Centrum Dialogu Obywatelskiego oraz Nasze Miasto. W tym roku są dwie kategorie. Pierwsza to Lider Społeczny Roku, czyli nagroda dla osoby fizycznej za szczególne osiągnięcia w zakresie rozwoju dialogu i współpracy w Opolu, a druga to Pożytek Społeczny Roku, czyli nagroda dla organizacji pozarządowej, która realizowała liczne zadania publiczne, które miały wielkie znaczenie dla naszego miasta oraz dla mieszkańców. Kto może zgłosić takiego kandydata? Mogą to zrobić rady dzielnic, różnego rodzaju instytucje albo grupa minimum 10 mieszkańców. Mogą to także zrobić organizacje pozarządowe. Uwzględniane będą działania za rok 2022. Kapituła wybierze tego właśnie zwycięzcę na podstawie działalności tej dokumentacji, którą Państwo złożą, a wygrana to 5 tysięcy złotych, także jest o co walczyć i myślę, że to jest kwota, która będzie nie tylko wynagrodzeniem, ale również motywacją do działania. W jaki sposób należy zgłosić taką osobę? No przede wszystkim można to zrobić w formie stacjonarnej, czyli złożyć oryginały dokumentów zgłoszenia z dokumentowaną działalnością tutaj, na ulicy Damrota 1, czyli do Centrum Dialogu Obywatelskiego, albo można to też zrobić w formie elektronicznej, czyli wysyłamy skan na adres ngo@um.opole.pl. Termin zgłoszeń zaczynamy od 2 stycznia, czyli już w sumie można to robić, a ostateczny termin to 15 lutego. Wszelkie szczegółowe informacje mogą także znaleźć Państwo na stronie oficjalnej Miasta Opola w zakładce menu i tam już powinno się Państwu pojawić zakładka konkurs Jana Całki.